Oczywiście wszystko jest to zrobione takie. Dziękujemy, sąsiad. Oczywiście wszystko jest posegregowane tak, jak chce sąsiad. No i dzisiaj od samego rana oczywiście mam wiertarkę nad głową, młotki, także przepraszam Was, jeżeli w filmie będzie słychać czasami wiercenie albo stukanie. Oczywiście postaram się przerywać wtedy, nic nie mówić i poczekać, aż Pan sąsiad skończy łaskawie wiercić, wtedy będę mogła znowu dla Was coś nagrać. Witam Was serdecznie na moim kanale ponownie i słuchajcie, dzisiaj mam film, który Wam obiecywałam, że zrobię, zresztą prosiłyście o niego, było dość sporo głosów, żeby go nakręcić, także postaram się dzisiaj nakręcić dla Was, co jest w mojej toaletce, czyli w tym meblu, który widzicie tutaj za mną. Właściwie tego nie widzicie, dlatego że on jest ukryty za moimi plecami. Ale wszystko to, co znajduje się ze mną, to są moje kosmetyki, które ostatnio udało mi się jakoś tam posegregować, złożyć w jedno miejsce. I powiem Wam, że trochę żałuję, że zrobiłam to tak późno, bo w zasadzie okazało się, że to był super pomysł, dlatego że teraz naprawdę wszystko mam w jednym miejscu. Pielęgnację, to co testuję, kosmetyki, które po prostu do mnie przyjeżdżają i które chcę Wam pokazać jak najszybciej. Wszystko mam posegregowane właściwie według kategorii, czyli oddzielnie są podkłady, oddzielnie są róże, oddzielnie są maskary i tak dalej. I ponieważ tych kosmetyków uzbierało mi się strasznie dużo, postanowiłam w końcu je zgromadzić w jednym meblu. Też, żeby zobaczyć ile ich jest, ile ich tak naprawdę mam, co kupuję, czego mam za dużo, co powinnam zminimalizować albo oczyścić, więc na pewno to się zamieni też w taką być może serię, że będę przeglądała kolejne kosmetyki i prawdopodobnie będę od razu część utylizować, czyli będę się ich pozbywać. Powiem Wam, że przy wypełnianiu tej komody wrzuciłam ponad reklamówkę kosmetyków, z czego jestem oczywiście bardzo dumna, no bo były to kosmetyki, które były zepsute, a jeżeli są nowe, to jadą do jakiejś fundacji, więc jeżeli macie do polecenia jakieś właśnie fundacje, albo na przykład domy pomocy, gdzie mogłabym kosmetyki oddawać, w Warszawie oczywiście, to możecie też pisać pod spodem. No mam nadzieję, słuchajcie, że ten film się dzisiaj Wam spodoba i że Wam się przyda. To myślę, że to jest takie ciekawe i zajrzeć komuś trochę po prostu w prywatne rzeczy do szuflady z kosmetykami. Nie wiem, może wtedy zobaczycie bardziej, jak wygląda moje życie. Mam nadzieję, że to będzie po prostu dla Was przydatny film. Może też chcecie zrobić sobie segregację kosmetyków. Oczywiście to może być dla Was całkowity chaos, to może być coś, co zupełnie się Wam nie przyda. Ale zobaczycie, co mam w toaletce. Także serdecznie zapraszam Was do oglądania tego filmu. Jak widzę, sąsiad też Was zaprasza. No i słuchajcie, tak się przedstawia właśnie moja toaletka. To, co zawsze widzicie z tyłu w moich filmach, to właśnie jest ta taka komoda Malm z podwójnymi szuflotami. Czyli tutaj jest 6 naprawdę olbrzymich szuflad i te maleńkie pojemniki z Muji. Tutaj na górze trzymam z reguły perfumy, których ostatnio używam. Moją laleczkę na szczęście. To jest akurat Eika. Tutaj to pewnie wiecie, że są moje ulubione korektory i tutaj nic się nie zmieniło. Wciąż są korektory, czasami jakieś bazy. Są również bazy pod makijaż oka, czyli bazy pod cienie. Zawsze kilka sztuk. A tutaj trzymam najczęściej używane kosmetyki do makijażu. To możecie sobie zobaczyć, że zrobiłam ostatnio porządek, także mam tutaj już porządek. No i są kosmetyki, które ostatnio widziałyście, także nowości, ale też starości, czyli na przykład tutaj mam Annabelle Minerals. Bardzo dużo róży, bo róże uwielbiam, także najwięcej jest tutaj róży, bronzer, cienie, pomadki do ust, takie ochronne, które bardzo lubię, korektor, który się nigdzie nie mieści, to jest akurat Benefit. A tutaj mam nowości, które będę zaraz testować i to są nowości z marki Sisley Paris, czyli będziemy miały nowe szminki i nowy świetny korektor, nowy róż i nowa kredka do oczu w kolorze czarnym, także zaraz będę testowała też te produkty. No a tutaj jest zazwyczaj to wszystko, co widzicie z tyłu za mną, czyli moje wazoniki, mnóstwo mojej biżuterii, której zdecydowanie mam za dużo, no i moje oczywiście ulubione zegarki, które też ostatnio już widziałyście. Także to wszystko jest na wierzchu. No i kwiatuszki. Kwiatuszki uwielbiam. Pierwsza szuflada. No tutaj trzymam wszystko to, co lubię w makijażu najbardziej, czyli z tamtej strony zobaczycie moje palety do makijażu i tutaj naprawdę jest wszystko. Są tu palety do makijażu oczu, są tu palety do makijażu twarzy. Tu z tej strony są bibułki matujące. Tu cały czas mi coś wisi z kamery. Tutaj trzymam małe paletki, które mi się nie mieszczą, także tutaj będzie Claudia Schiffer. A tam z tyłu mam palety, których obecnie nie używam, ale bardzo je lubię nadal, także tu będzie Smashbox, Zoeva, Kat Von D, różne palety do makijażu, natomiast tutaj mam wszystkie te, które uwielbiam. Tutaj są dwie palety akurat NARS do policzków. Są oczywiście palety moje ulubione z Benefita, z Hourglass,
Także to wszystko, co widziałyście. Palety nowe, czyli Affect. Tutaj jest akurat też paleta róży, którą kocham. No a tutaj w tych dwóch pojemniczkach z Ikei mam wszystkie swoje ulubione podkłady, do których chętnie ostatnio sięgam. No i część jeszcze palet, które mi się oczywiście nie mieszczą, to są palety rozświetlacze. Tu jest jeszcze Becca. I tu jest też paleta, do której ostatnio wróciłam, paleta Cargo z TK Maxa. Ach. Z tyłu również mam bazy, których aktualnie nie używam i również, jak widzicie, olejek na przykład. Natomiast tutaj mam wszystko to, czym ostatnio robię makijaż. Czasami jak chcę o czymś bardziej pamiętać, na przykład jak o korektorach, to wkładam tu również korektory z Golden Rose. No i mam tutaj też resztkę kremu do zużycia. Tutaj jeszcze mam resztkę do zużycia też kremu z UV. A tutaj są złożone wszystkie moje lusterka. Natomiast tu mam wszystkie podkłady i bazy, których używam rzadziej. Ten pojemniczek służy mi po prostu na teraz. Także są wszystkie moje ulubione bronzery, ulubione podkłady. Tutaj oczywiście jest Lumen. Tutaj jest ulubieniec, który się ostatnio niestety zepsuł, korekt. Jest Make Up Forever Water Blend, genialny podkład. Obok stoi oczywiście MAC Face and Body, mój ukochany Genius Gel, który oszczędzam ostatnio bardzo. Obok są oczywiście podkłady Eveline Cosmetics, które teraz są dla mnie za jasne. Żelowy podkład Aqua Jellies, to jest Belle, też jest świetny. Bronzery, bazy koreańskie, no po prostu tutaj mam naprawdę wszystko. A tu jest trzeci pojemniczek, tu zazwyczaj na wierzchu trzymam sobie gąbeczki i one sobie leżą zawsze w takim pojemniczku. Tu mam ściereczki do wycierania pędzli, których używam zawsze przy makijażu. A pod spodem są już moje ulubione pudry. No i tutaj widzę, że mam jeden bronzer z Kucha. To jest jeden bronzer, ale to dlatego, że chcę go używać. To jest akurat stłuczony bronzer marki Guerlain, który jest w przepięknym kolorze. Stłukł mi się, więc włożyłam do innego opakowania. I nadal go używam. Tu z kolei mam podkłady i kremy BB, których obecnie używam rzadziej, chociaż tam też jest, widzę, krem brązujący, którego używam teraz, ale on mi się nigdzie nie mieści, więc sobie tak leży i o nim pamiętam. A tutaj mam wszystkie jakieś mygiełki, spreje, utrwalacze do makijażu, ale również mini takie płyny micelarne, które bardzo mi się przydają, jak makijaż robię. Kolejne spreje do utrwalania. No i oczywiście mam również alkohol, który jest oznaczony, tak jak widzicie, niebieskim. Taką niebieską taśmą, żeby się nie pomylić i na przykład nie napryskać sobie alkoholem na twarz, co nierzadko mi się zdarza. Te niższe szuflady służą mi przeważnie do przechowywania jakichś takich rzeczy, których po prostu jest dużo i które testuję. I często pytacie mnie, w jaki sposób testuję pielęgnację. Właśnie tak, że jeżeli czegoś nie używam, a lubię te kosmetyki i nie chcę ich nikomu oddać, zazwyczaj tutaj trzymam właśnie cały swój nadmiar. One i tak pewnie częściowo pojadą do mojej mamy i do moich przyjaciółek. Tutaj mam Ministerstwo Dobrego Mydła, tu są właśnie mydełka, moja ulubiona Bielenda do ciała i tu są również też kremy do rąk, które lubię, ale też kremy, które będę używać, czyli na przykład tutaj jest Benton z filtrem, tutaj mamy też Bentona do rąk, tu mam jeszcze świetny krem Bentona właśnie do skóry bardzo suchej, Cacao Moist and Mild, uzupełnienia do cushion. Tu znowu chyba jest Yossi. Nie, to jest świeca, którą jeszcze będę stosować. Też nowa, jeszcze nie zużyta, którą sobie kupiłam. DW oczywiście. No i palety, z którymi nie wiem, co zrobić, czyli Dior, którego zbierałam przez lata i teraz leży. I właściwie ja z tych palet nie korzystam, ale no miałam je tyle lat i są to tak dobre kosmetyki, że też trzymam je po prostu na sesje zdjęciowe. Natomiast tutaj jest takie pudełko, gdzie kładę kosmetyki, które dopiero zaczynam testować i które po prostu będą w holach prawdopodobnie, więc są nowości na przykład z Yves Rochera. Ale też, ale nie tylko, też widzicie, jeszcze mam do przetestowania produkt do brwi z Eveline, mam produkty do przetestowania z Kobo. To jest fixer z My Secret, który zrobił ostatnio niezłe zamieszanie, akurat nie chcę się wyostrzyć, ale to jest fixer, który ma zastępować Inglota, więc jestem bardzo go ciekawa. A tu jeszcze jest puste miejsce na jakieś dodatkowe kosmetyki, natomiast tutaj trzymam moje aktualnie nieużywane pędzle. Trzecia szuflada, słuchajcie, to są już takie rzeczy, które są mi potrzebne do kręcenia filmów. Czyli tu widzicie mój mikrofon, mój aparat, blendę, kable. Tutaj jest coś, co testuję, ale na razie nic Wam nie mogę powiedzieć na ten temat, dlatego że to jest coś nowego. W tym ślicznym opakowaniu tutaj mam produkty, które są w ostatnim rozdaniu. Trzymam je, dopóki nie pojadą do zwycięzców. A w tych dwóch kosmetyczkach również mam kable, długopisy, linijki, po prostu wszystko, co jest mi potrzebne do biura, bo ja biura tak aktualnie to nie mam.
Wszystko jest u nas w salonie. Tutaj właśnie jeszcze mam stick do selfie, bo jest zawsze bardzo potrzebny. Także ta szuflada w sumie jest taka najbardziej nudna, ale bardzo ważna i bardzo potrzebna. No i przechodzimy do kolejnej szuflady, która jest też na górze. To jest szuflada, do której też bardzo często sięgam. No i tutaj, słuchajcie, jest królestwo różu. Po prostu tu trzymam wszystkie swoje ukochane róże, których ja, tak jak widzicie, mam mnóstwo. Te dwa pudełka to są tylko róże. Też zdarzają się tutaj rozświetlacze, jakieś takie produkty wykończeniowe, tak na przykład tutaj widzę Hourglass. Mam tutaj mnóstwo róży, tu jest Belle, także Belle bardzo lubię. Tutaj również jest Belle. Tutaj są takie kosmetyki, które mam tylko w testerach, ale mają tak piękne kolory, że absolutnie nie zamierzam się ich pozbywać. To jest akurat bardzo stara Helena Rubinstein. Mam też kosmetyki koreańskie. Mam też róże, które są wycofane, tak jak Fred Farrugia niestety. Tutaj jest chyba jeszcze mój ulubiony taki rozświetlacz, który też stosuję czasami do konturowania, z Yves Rocher'a. Obok jeszcze jest rozświetlacz, który uwielbiam z Top Shopu. Jeśli gdzieś go dostaniecie, bardzo polecam. I on się nazywa Crescent Moon. Bardzo piękny kolor. Tu są jeszcze braciszki, właśnie też rozświetlacze. Także ta szuflada to w zasadzie są rozświetlacze, róże. Tu jest więcej róży zdecydowanie. Także tu będą też produkty z Belle, których jest bardzo dużo, bo są po prostu piękne. I każdy z tych róży bardzo lubię. Niestety nie mogę używać wszystkiego, ale... No, mam ich bardzo dużo, jak widzicie. Tutaj też są moje ulubione róże też z Benefita. Jeśli czegoś nie mam w dużej palecie, to jest zazwyczaj tutaj, także tu jest mój Benefit. Tu jest oczywiście Eveline, którego też często ostatnio używam. Moje ukochane róże z H&M-u. Tutaj oczywiście jest Lili Lolo, które ma specjalne miejsce. No i tutaj muszę coś Wam pokazać, bo to jest bardzo piękny produkt. No i zobaczcie na ten róż. To jest, słuchajcie, Oriflame, stara kolekcja. Także można nawet, słuchajcie, z drogerii kupić coś naprawdę czasami pięknego. Niestety nie wiem, czy ten róż jeszcze jest dostępny. A tutaj z tyłu mam cienie pojedyncze i tego mam mnóstwo. Tutaj obok jest szufladka tylko z kosmetykami mineralnymi, które uwielbiam. No ale... Tutaj zdecydowanie widzicie H&M, L'Oreal, mnóstwo rzeczy, też tutaj jest chyba Chanel. Następna przegródka to są pudry brązujące, produkty do brwi, których używam po prostu nie dla siebie. Tutaj takie rzeczy, które zawsze są mi strasznie potrzebne w moim prywatnym makijażu oka. I te produkty zawsze mi gdzieś giną, więc trzymam je oddzielnie, więc to jest ten mazak z Catrice. Mój ukochany i niezastąpiony Motte Liner. Kredka do brwi. Żel do brwi, no bez tego po prostu nie mogę się ruszyć. Natomiast tutaj mam patyczki, jakieś pędzelki, płyny do utrwalania makijażu i płyny do czyszczenia pędzli, rolki, klej do rzęs, a tutaj mam już szminki nude. Tak jak widzicie, tu stoją takie szminki, które uwielbiam, których używam bardzo często. To jest ten pojemniczek taki, który kiedyś stał na zewnątrz. Natomiast tutaj są szminki, do których sobie sięgnę później, czyli to pewnie będzie jesień. Ciemniejsze kolory, więcej różu, jakieś takie kolory właśnie rdzawe. No i tutaj jeszcze też mam pudry koreańskie i przeróżnego rodzaju, właśnie tak jak Wam mówiłam, bronzery. A ten pojemnik to są tusze do rzęs, których jest tutaj naprawdę mnóstwo. NARS, Paradise, który tak średnio mi się sprawdza, Eveline, tusz, który uwielbiam, moje ulubione maskary Miss Manga, tu znowu Eveline, znowu moja ulubiona maskara Eveline, Belle, który mi się świetnie sprawdza. Topshop. Znowu Eveline. Art Deco, też niezły tusz. Kobo, który testuję i właściwie powinien być do testów odłożony. Tutaj jak coś mi się jeszcze nie mieści, to są też róże na przykład koreańskie w płynie. I tutaj też mam jeszcze róże i bronzery, które są kremowe. Topshop. To jest koreański również róż. Tutaj chyba będzie Eveline znowu, więc mnóstwo takich rzeczy, po które też z chęcią sięgam. I to się może wydawać wszystko bardzo chaotyczne, bo widzicie, nie wszystko jest jakby razem poukładane, ale ja doskonale wiem, czego gdzie mam szukać. A, i jeszcze tutaj zobaczycie taśmy. I taśm używam z reguły, kiedy maluję się linerem, żeby kreseczka była idealna. No, jak kiedyś widziałyście w filmach, po prostu używam taśm, one sobie tutaj leżą. A tutaj w tym woreczku mam temperówki, żeby nie zabrudziły mi całego wnętrza szuflady, to z reguły trzymam je właśnie w woreczku.
I moje dwie ulubione temperówki to jest Douglas, to jest taka temperówka zamykana. I bardzo lubię te klasyczne temperówki z Sephory, też mi się bardzo dobrze sprawdzają. O, widzę tu jeszcze jeden puder, który też powinien pójść do testów, dlatego że to jest puder marki, która się nazywa Arcana. I to jest puder, który też jest glow, więc na pewno muszę go włożyć do testów, żeby Wam nie zapomnieć go w jakimś filmie pokazać. Jeśli miał się ten puder, to dawajcie znać, co o nim myślicie. No a wracając do róży, to mnóstwo róży nie widziałyście, więc jak chciałybyś jakiś film o różach, to też dajcie mi znać. Na przykład tutaj mam coś, co jest bardzo popularne w internecie. Milani. Albo na przykład coś takiego. Także dajcie mi znać, czy chcecie jakiś film oddzielnie o różach kiedykolwiek zobaczyć. Także postaram się wtedy przygotować, bo jak widzicie mamy mnóstwo róży. Kolejna szuflada piłeczka Coli to są właśnie takie, widzicie, tak jak widzicie, no mnóstwo różnych rzeczy. Tu głównie trzymam rzeczy, do których sięgam rzadziej, więc zacznę od tej strony. I tu są wszystkie moje ulubione czerwone szminki razem z kredkami. Także kredek jest tu też mnóstwo, są tu też kredki do oczu, których nie używam, trzymam sobie w takim przegródce. I zapasy pudru, na przykład Soft Focus, mam dwa opakowania. Tam z tyłu też są jeszcze pudry, są pudry też koreańskie, ale też są takie zapasy, których akurat teraz nie używam, więc mnóstwo pudrów. No a tutaj jeszcze dodatkowe cienie pojedyncze, bo kiedyś używałam bardzo dużo cieni pojedynczych, bo pamiętacie, że było kiedyś bardzo mało palet. Teraz jest odwrotnie, zdecydowanie wszyscy kupujemy palety. No i mam tutaj też mnóstwo pyłków, które czekają po prostu na takie makijaże, które być może z nimi będę robić, więc jest tutaj Inglot, jest tutaj L'Oreal, że pyłki na pewno doczekają się swojej okazji w makijażu. Tutaj na przykład mam piękny MAC. Bardzo stary pyłek Gosz. Pyłki się nie psują, więc można mieć je wiele lat, nic się z nimi nie stanie. A tu jeszcze mam przegródkę ze szminkami w kolorze Fuchsia. Te, które po prostu nie mieszczą się w tych przegródkach, to tutaj mam fuksję, właśnie jakieś intensywne róże, błyszczyki częściowo. No i tu znowu zbiory różnych pudrów. Na przykład kulki Guerlaine, które kiedyś kupowałam namiętnie. Mam tutaj 6 opakowań. A tutaj jeszcze mam taką samoróbkę pudru, które sama zrobiłam. W tym pojemniczku są kredki na sesje zdjęciowe. Także tutaj trzymam i kredki, jakieś potrzebne mi linery na przykład, albo jakieś jeszcze korektory czasami się też zdarzają, także to pudełeczko jeździ na sesję. Pod spodem jest pojemnik tylko z czerwonymi szminkami, które uwielbiam, także muszę to wszystko wyjąć, żeby dostać się na przykład do szminek NARS albo MAC, no ale warto, bo tutaj naprawdę są moje ulubione szminki. No i jeszcze jeden pojemniczek, który też może być bałaganiarski, ale tutaj ja dokładnie wiem, co jest. Tutaj mam po prostu rzeczy, które bardzo lubię i nie mieszczą mi się w tym pojemniku na górze, który pokazywałam na samym początku. Na przykład cienie Metals, baza pod cienie z Eveline. Także tak przedstawia się moja piąta szuflada i zaraz wchodzimy do szóstej szuflady, już ostatniej. I ta szuflada też, słuchajcie, nie jest taka super ciekawa, dlatego że tutaj, tak jak widzicie, trzymam mnóstwo wacików, chusteczki. Przede wszystkim ten pojemnik jest bardzo ważny, bo to są same patyczki, same watki. Tutaj oczywiście jest Pyeongkangyul, czyli waciki, które ostatnio Wam pokazywałam. Cleanser do pędzli, czyli ten taki alkohol, którym czyszczę pędzle. Dwa opakowania Kleenexów. Pod spodem jeszcze moje ulubione chusteczki z rosmanatami, które służą mi do wycierania rąk w trakcie makijażu. Tutaj jeszcze mam pojemniki na pędzle Zoeva i tu też część pędzli trzymam, które są umyte, w razie czego, gdybym miała jakąś niespodziewaną akcję z malowaniem, to mam zawsze komplet czystych pędzli. Tutaj jest akurat wszystko. Są próbki, są zapasy gąbek, tutaj z tyłu są moje ulubione wszystkie jakieś rzęsy, których używam, których nie używam. Regularnie te pojemniczki, powiem Wam, sprzątam. Próbki mojego ulubionego kremu pod oczy, na przykład próbki innych kremów, na przykład mam jeszcze kryształy Swarovskiego. Tu jest jeszcze oczywiście mnóstwo różnych gąbek, uzupełnień, także to jest takie właśnie miejsce, gdzie po prostu chowam wszystko, co jest bardzo też potrzebne w makijażu, czyli jakieś takie rzeczy higieniczne. Bardzo mi się ta szuflada też przydaje i jeszcze mam w niej też sporo miejsca. Także słuchajcie, to jest wszystko, tak jak widzicie, i no, uważam, że nie mam aż tak bardzo dużo kosmetyków jak na YouTubera. Mam nadzieję, że też będziecie tak myślały, no a jak nie, no cóż. Warto mieć jakiś mebel, powiem Wam. Jeżeli dysponujecie już dużą ilością kosmetyków, to taki mebel jest niesamowicie przydatny. Także mam nadzieję, że to, co dzisiaj Wam pokazałam, Wam się spodoba.
Mam nadzieję, słuchajcie, że ten film się Wam podobał, po prostu i to, że mogłyście zajrzeć trochę do mojej toaletki, no może sprawiło Wam po prostu trochę przyjemności, bo właściwie to dla mnie to taki film, no jak gdybym ja była sama i oglądała ten film, pomyślałabym sobie, że jest on dosyć nudny, ale zobaczyłyście, co mam w toaletce, jak posegregowałam swoje kosmetyki, których kosmetyków mam najwięcej, więc po prostu być może pomoże mi to wybrać tematy do kolejnych filmów, pomoże mi to wybrać coś, co będę robić w przyszłości, czyli tak jak Wam mówiłam na początku, może pojawią się takie filmy, gdzie będę oczyszczać z tą komodę i będę pozbywać się części kosmetyków, dzięki temu będę mogła Wam je dokładnie bardzo pokazać. Na pewno część z Was chciałaby zobaczyć dokładniej wszystkie te kosmetyki, czyli obejrzeć wszystko po kolei, żebym każdy wypowała, każdy omawiała, ale uwierzcie mi, że gdybym robiła film na temat każdej tej kasetki, której są kosmetyki, to każdy z tych filmów mógłby mieć 20 minut, także myślę, że to po prostu jest niemożliwe, także mogłyście dzisiaj zobaczyć taki jakby sneak peek, czyli mogłyście podejrzeć, co mam w swojej toaletce, mogłyście zobaczyć, jak posegregowałam swoje kosmetyki. I tak jak widziałyście, też pewnie część z nich już Wam pokazywałam na kanale, bardzo dużą część widziałyście, prawie wszystko. Także mam nadzieję, że ten film po prostu Wam się przyda i że posłuży nam jako taki przerywnik między moimi filmami. Po prostu będzie to taki film, gdzie no, zobaczycie sobie troszkę kawałek mojego życia normalnego, kawałek właśnie tej komody i może Wam ten film do czegoś po prostu się przyda na przyszłość. I może pomoże Wam też posegregować Wasze kosmetyki. Zachęcam do tego, bo to jest naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Jak pisałam na Instagramie, mi to zajęło tylko 8 godzin. No a za oglądanie dzisiejszego filmu oczywiście bardzo Wam dziękuję i oczywiście zapraszam Was serdecznie do kolejnych moich filmów. Do zobaczenia!